Okej, moi drodzy, mili Państwo, to ja dzisiaj będę kontynuować temat Iwony Wieczorek, bo te wydrukowane pytania, które dostałam od Was, jeszcze się nie skończyły. Wydaje się, że to już Patryk G. Większość osób mi tak pisze, że tak. Natomiast jest jeszcze dużo do zrobienia, bardzo dużo do zrobienia. Dostałam dzisiaj dwa zupełnie różne komentarze, a nawet trzy. Jedna to w ogóle była o śmierciarce, ale do śmierciarki też dojdę. Druga była o tym, że AI już wszystko wie i że to nie jest sprawa do rozwiązania, bo AI to wie, czyli sztuczna inteligencja. Ja zazdroszczę ludziom, którzy już tak opanowali sztuczną inteligencję, że już nie muszą występować przed kamerami, tylko wrzucają temat i AI robi filmik łącznie z wrzucaniem jakichś, wiecie, jak mówi się o policji, to AI znajdzie jakąś informację, zdjęcie o policji i tam wrzuci. Bo AI, czyli sztuczna inteligencja, ona karmi się. Nie tak jak wcześniej energią komputer potrzebuje mieć zasilanie. Sztuczna inteligencja karmi się informacją. I żeby AI coś wiedziała, to musi pojawić się informacja. Tak? A jeżeli my tej informacji, my ludzie nie wykreujemy, to AI jako sztuczna inteligencja tej informacji nie wykreuje. Ona może robić bilans wszystkich informacji, które są na świecie, ale jeżeli ktoś nie wrzuci do internetu jakiejś informacji, o której wie i będzie milczał do końca, to niestety AI nie wykreuje tego filmu. Będzie można tylko wrzucić jej ciągle jakiś nowy temat i AI wykreuje cały film dla was. No, ja nie jestem sztuczną inteligencją, jestem normalnym człowiekiem. Byłam dzisiaj w dwóch pracach i jutro jeszcze mam też pracę. A po południu robiłam gołąbki i wpadłam wręcz w depresję, bo stwierdziłam, że w moim życiu nic się nie dzieje, tylko praca. I gotowanie, i sprzątanie, więc postanowiłam nagrać filmik. A w związku z tym, że nawet nie jestem profesjonalna w tym, co robię, ja to wiem, nie piszcie mi, jaka jestem słaba, wiecie, pięć osób napisze mi, że jestem fajna, a jedna osoba mi napisze, że jestem do dupy, bo jej nie obchodzi to, co ja czuję, tylko interesują ją fakty. Weź kobieto, zrób normalny podcast kryminalny, jak się tym interesujesz, a nie tylko gadasz, co ty czujesz. To ja, no wtedy odechciewa mi się wszystkiego i przez kilka dni często nawet nie nagrywam. Ale dzisiaj postanowiłam nagrać film, bo ja w ogóle obiecałam, że skończę te pytania, więc dzisiaj będzie bardzo ważny tak naprawdę film. Bo kiedy ja nawet sobie robię taką przerwę dla samej siebie, no to wtedy pojawiają mi się takie błyski. Wiecie, nie wiem kiedy, coś gotuję, coś robię, nawet dzisiaj miałam taki błysk. I dlatego podzielę się z wami tym błyskiem. Jeszcze nie wiem nawet, jak zacząć. Nie mam projektu tego filmu, ale może zacznę od pytań i wtedy ten projekt filmu się sam zrobi. Chłopaki z Przymorza. Kim są tak zwani chłopaki z Przymorza? Według Kasi P., koleżanki Iwony, to te osoby tydzień przed zaginięciem Iwony. Brały udział w bójce w okolicach parku Regana, w której to Iwona przypadkowo została uderzona. Iwona po tym incydencie skontaktowała się z Patrykiem i poskarżyła się, że to jego koledzy ją pobili. I to jest pierwsze pytanie. Oczywiście człowiek, który mi zadaje te pytania, w ogóle powinien zająć się tą sprawą. I fajnie, że te pytania się pojawiają i one powinny być skoncentrowane. I wysłane tak jak są do policji, natomiast no, policja to jest urząd w pewnym sensie, a w urzędzie jest tak, że trzeba się zrobić sprawozdanie, trzeba się podpisać, wszystko musi być dokładnie zrobione w papierach, tak? Bo to jest urząd.
I to jest tak dużo pracy, tam bardzo dużo pracy idzie na taką formalność rzeczywiście. Natomiast Archiwum X na przykład, to są, myślę, że są tacy wolni detektywi, dani od policji skonstruowani, że oni jednak mają prawo coś zrobić więcej. I dobrze, żeby takie pytania rzeczywiście poszły do Archiwum X, a ja je tylko głośno zadaję, bo któż wie, może te Archiwum Mix sięga tak głęboko, że przez to, że ja nagram filmik i on znajdzie się w internecie, to sztuczna inteligencja, która jest w internecie i karmi się informacją, może w końcu tą informację nawet ode mnie gdzieś uzyska i może dogrzebiemy się w pewnym sensie albo nawet na pewno pewnego szczęśliwego dnia do tego pytania jednego albo do tego motywu, który pomoże nam rozwikłać tą interesującą sprawę, tak bardzo drażniącą wewnętrznie z powodu braku odpowiedzi, co się stało z Iwoną Wieczorek. Tak więc chłopaki z Przymorza, bo to jest takie pytanie bardzo trudne tak naprawdę. I ja może zacznę od tego, zupełnie z innej beczki zacznę od tego, że ja myślę, że to jest bardzo ważny temat. I jak czytałam książkę Janusza Szostaka, co stało się z Iwoną Wieczorek, to też w tym samym czasie oglądałam taki filmik o jednym z seryjnych morderców, który nigdy nie został odnaleziony, odkryty, dlatego że w środowisku, w którym on się obracał, panowała zmowa milczenia. I właśnie dlatego będę mówić o Cherubinku. To jest taki seryjny morderca, który zabił 7 homoseksualistów w latach 1988-93 i nigdy nie został odkryty, dlatego że w tym środowisku panowała zmowa milczenia. I te chłopaki z Przymorza, o których dzisiaj będę mówić, myślę, że mogą coś wiedzieć, ale panuje tam ta słynna zmowa milczenia. I to polega na tym, że te osoby po prostu niekoniecznie nawet coś zrobiły, ale mają pewnego rodzaju obawę przed mówieniem o każdym, bo może jednak ta osoba z tych chłopaków z Przymorza coś zrobiła, ale jest obawa w każdym z nich, dlatego że to było tak naprawdę zamknięte w pewnym sensie środowisko. Nie? To było to środowisko, które zaprosiło Iwonę na to ognisko Krzysztofa i ona tam się nie zdecydowała pójść, dlatego że miała to zaproszenie do takiego lepszego środowiska, tak? Do Sopotu, do najlepszego klubu, najsłynniejszego po raz pierwszy, z chłopakami, którzy mają własne biznesy, którzy mają kasiorę i myślała, że się wybije w inny świat, nie? Z tych chłopaków z Przymorza. Ubrała się ekstra i z Adrią i myślały, że coś tam zwojują i ich życie się odmieni. Natomiast niestety wróciła stamtąd na piechotę i najprawdopodobniej, już pomijając tutaj pana z ręcznikiem, spotkała z powrotem chłopaków z Przymorza. No i tak jak wszyscy podejrzewamy, właśnie tam coś się wydarzyło. Czy ich spotkała na ławkach, czy siedzieli w samochodzie, czy to byli ci, którzy ją pobili tydzień wcześniej, a czy to byli chłopacy albo ludzie z imprezy, z urodzin, czyli ognisko w parku Regana, czy to byli ludzie z Banana Beach. No to właśnie dzisiaj chciałabym podjąć ten temat, a nie chciałabym za długo gadać, bo patrzę, że już mam 10 minut, a gołąbki mam w piecu, więc i też mam coś jeszcze potem do zrobienia. Wydaje się, że jest noc, ale jest dopiero wieczór, bo jest, już nieważne, jest po prostu zmiana czasu teraz i bardzo szybko jest ciemno. Czyli ta zmowa milczenia
która została opracowana już przez policję. I no, bardzo dokładnie policja się zastanawiała też, dlaczego ta sprawa nie została rozwiązana. To był Herubinek, to był śliczny chłopak, który tylko został tak zapamiętany, że się pojawiał w środowisku gejów, czy w jakimś barze, czy na dworcu kolejowym, gdzie spotykali się homoseksualiści. I od razu jakiś mężczyzna wpadał w zachwyt i on z nim szedł i znikał. I potem odnaleziono go zasztyletowanego, tam powiązanego w akcie seksualnym w domu, a mieszkanie było okradzione i Herubinek znikał. Jeżeli będę miała możliwość, czas, to tutaj może wkleję, jak on rzeczywiście wyglądał, bo Herubinek w znaczeniu, że taki chłopiec, który wyglądał jak anioł, który pociągał ich seksualnie, a tak naprawdę był mordercą i nawet chodziło mu o to, żeby okraść tak naprawdę mieszkanie. Raz czy dwa się zdarzyło, że w ogóle był na imprezie gejowskiej i takiej domówce i tam go też między innymi zapamiętano, bo wszyscy już sobie poszli, on został, ale tak się ukrywał i takie robił wrażenie osobie niesamowite, że jakoś nawet nikt go nie dopytał, albo właśnie była zmowa milczenia. I ta zmowa milczenia w środowisku właśnie wtedy homoseksualnym i właśnie dlatego ta sprawa nie została rozwiązana, dlatego bo była obawa przed zemstą świata przestępczego, bo tam były oczywiście narkotyki, alkohol, seks też za pieniądze, no i ludzie nie chcieli mówić. Obawa przed o swoje dobre imię, no bo wielu z tych homoseksualistów no nie chciało, żeby ktoś w ogóle wiedział, że są homoseksualistami i że w tym środowisku się obracają, dlatego no, ta zmowa milczenia powodowała, że nawet jak coś wiedzieli, to nie chcieli mówić. Sami mają coś na sumieniu. Tutaj oczywiście, jeżeli pytacie się mnie często o Patryka, czy on ma coś na sumieniu, na przykład narkotyki albo handel narkotykami, to może właśnie tak być. Czyli uznają, że dla własnego dobra lepiej nie poinformować policji i najlepiej w ogóle nie mieć z nią nic wspólnego. Boją się, że to ich małe brudy wyjdą na jaw. I wolą żyć w ukryciu i nie informować policję o swoich, o wiedzę, którą posiadają. No i właśnie dlatego ten temat chłopaków z Przymorza nie wydaje mi się aż taki głupi. Więc po tym, jak wam to przeczytałam, to dojdę do tych pytań i już tak zakończę i będę mogła zaprosić przyjaciół na moje gołąbki, bo dzisiaj mam spotkanie. Czyli tak, kim są chłopaki z Przymorza? Ja myślę, że to była jakaś ważna ekipa, bo jeżeli już podejrzewamy Patryka, znaczy podejrzewamy, no jest podejrzany, załóżmy, nie? No policja musi mieć jakichś podejrzanych, żeby mieć w ogóle jakiś trop. Więc my ich nie oskarżamy, tylko podejrzewamy, tak? My nie mówimy, ty jesteś winny, tylko podejrzewamy. I jeżeli, załóżmy, podejrzanym jest Patryk G., to dlaczego on nagle zamieszkał blisko Iwony, tak? Dlaczego on nagle znalazł się w środowisku chłopaków z Przymorza? No tego nie wiemy, ale wiemy od mamy, że Patryk G. jest kuzynem Iwony i nie znali się dlatego, bo jej kuzynka też, nie wiem czy to jakaś siostra cioteczna, stryjeczna, po prostu wyprowadziła się do Gdyni i nie utrzymywały ze sobą kontaktu, dlatego jej dzieci, czyli Patryk, nie miał kontaktu z Iwoną w dzieciństwie. Oni się poznali najprawdopodobniej w ogóle w Banana Beach albo w jakimś innym barze, może w Bacówce, gdzieś w okolicach właśnie miejsca zamieszkania Iwony. I co ciekawe, nie wiadomo jak to się stało, Patryk nagle tam mieszka.
bo już wiemy z bilingów Marka Siewierta, że kiedy Patryk loguje się na obrońców Wybrzeża 27, to jest w domu, tak? Więc jakimś cudem Patryk z Gdyni, gdzie się wychowywał i nigdy nie widział Iwony, nagle przeprowadził się do Gdańska i to przy morzu. Zamieszkał przy morzu, stał się właściwie sąsiadem Iwony z osiedla. No i właśnie o to chodzi, że to było takie osiedlane towarzystwo, które w jakimś sensie razem się wychowywało, ale już tak długo na tych ławkach tam przesiadywali, przy tym przymorzu właśnie, że chodzili na siatkówkę. I teraz powiem Wam bardzo, bardzo ważną rzecz, której nie wiedziałam wcześniej, a którą no jakoś odkryłam dopiero teraz. Bo wszyscy się zastanawiają na temat tego ogniska, które miało miejsce w Parku Reagana 16, na które Iwona nie poszła, a poszła z kolei z Adrią do Sopotu. I było tam 17 osób, wszyscy zostali przesłuchani. Część z nich w ogóle po imprezie, bo to ognisko w wyznaczonym miejscu zostało zgaszone o godzinie 1 w nocy. Jest to prawdopodobne, dlatego że Kasia, która była na tym ognisku, poszła do domu i już o 2 w nocy poszła spać, dlatego potem nie odebrała zac SMS-ów od Iwony. Więc rzeczywiście ognisko najprawdopodobniej z dokumentów akt sprawy zakończyło się po godzinie 1 w nocy, zostało zagaszone, ale większość ludzi po prostu zdecydowało, że wolą po prostu iść do Banana Beach, gdzie jest muzyka, gdzie jest ciepło, gdzie jest plaża, gdzie jest więcej ludzi, gdzie coś się dzieje, niż siedzieć w tym ciemnym parku i gadać tylko ze sobą. Poza tym był tam jeden chłopak z Norwegii, chcieli mu pokazać też, jak oni tam funkcjonują, więc po prostu zdecydowali, że przenoszą imprezę i poszli do Banana Beach. I to jest bardzo ciekawe, bo ludzie zeznają, że byli tam aż do 4 rano. A o godzinie 4:12 Iwona pojawia się przy wejściu na plażę 63. Czyli o godzinie 4 jak najbardziej mogłaby być w Banana Beach, który był po drodze. Był przy wejściu na plażę 69. I ja tam byłam i myślę, że to jest od 5 do 10 minut, a oni mówią, że przebywali po ognisku w Banana Beach do godziny 4. Co potwierdzają monitoringi, bo potem, jak mówią, na przykład jeden z nich kupił sobie jeszcze piwo i siedział na ławkach gdzieś tam i to jakiś monitoring na stacji benzynowej zanotował. Natomiast pamiętajmy, że to było aż 17 osób. Ale wydaje się w związku z tym, że Iwona nawet nie zaszła do Banana Beach, bo gdyby zaszła do Banana Beach, a powinna być tam najpóźniej o godzinie 4, to wszystkich tych ludzi by tam spotkała i by raczej razem z nimi wracała do domu, a nie sama, skoro oni byli tam do godziny 4, a potem rozeszli się do domów. No rozumiecie. Bo my się często zastanawiamy, czy ona mogła zajść do Banana Beach, czy nie. A jeżeli by zaszła do Banana Beach, to z dokumentów wynika, że ciągle byłaby w stanie spotkać swoich znajomych, czyli chłopaków z Przymorza, czy tam znajomych z Przymorza i oni jeszcze ciągle tam byli w Banana Beach, a właściwie to chcieli się już rozchodzić do domów. A ona ich jednak nie spotkała. Szedł za nią jednak pan z ręcznikiem, który jak wiemy był w Banana Beach, natomiast dokładnie nie wiemy w jakim czasie. Okej, a teraz powiem Wam najważniejszą rzecz, którą bym chciała Wam powiedzieć i będzie to dla Was miłe zaskoczenie i też informacja za darmo dla sztucznej inteligencji, jeżeli jest tak rozwinięta, że wszystko co ludzie mówią, ona jest w stanie po to sięgnąć i coś wiedzieć. Bo chodzi o to, że pytaliście się mnie też o
tego policjanta, z którym ona się spotykała. I ja, nagrywając film o policji, tu go wkleję, powiedziałam wam, że ja niewiele o nim wiem. Wiem tylko, że to był policjant z prewencji i że jej ojczym w ogóle nic o nim nie słyszał. Mama go też nie znała, wiedziała, że jak on podjeżdża, to Iwona tylko jej mówiła o tym i wychodziła do niego na klatkę. On do nich do domu nie przychodził. Ona tam miała z nim jakiś sporadyczny kontakt z tym policjantem. Natomiast tutaj doczytałam, że co ciekawe, Iwona spotkała się z tym policjantem kiedy? 16 lipca 2010 roku, czyli przeddzień swojego zaginięcia. Przeddzień, bo to jest jakby misterium w cudzysłowie, które trwało. 16-17 lipca, tak? Kiedy mówimy o zaginięciu Iwony Wieczorek, nie możemy pominąć 16 lipca, bo właśnie wtedy ona szykowała się na imprezę, jechała na imprezę i na tej imprezie pokłóciła się ze znajomymi na piechotę. Już 17 lipca nad ranem wracała do domu i wtedy zaginęła. Natomiast okazuje się z akt sprawy, co ciekawe, że ona 16 lipca spotkała się z tym owym policjantem. A w jaki sposób? Otóż w taki sposób, że w ciągu dnia Iwona spotkała się ze swoimi znajomymi, z chłopakami z Przymorza na turnieju siatkówki. I to jest w tej książce Janusza Szostaka. Czyli jej dzień od rana nie polegał na tym, że ona została wybudzona przez mamę. Ja to wiem z książki Janusza Szostaka. Dzień Iwony Wieczorek, 16 lipca, nie polegał na tym, że ona obudziła się wcześniej rano i pojechała z mamą do jej salonu fryzjerskiego w Sopocie, potem stamtąd wróciła i poszła spać, a potem wieczorem poszła do Adrii, tylko ona stamtąd wróciła, może potem spała, bo ja też słyszałam taką wersję, że potem położyła się spać, a ja się zastanawiałam, jak po fryzjerze można położyć się spać, bo szkoda włosów, tak? Bo ja akurat jak nie wiem, ja po prostu rano muszę zresztą ja włosy mam bardzo cienkie, może je zetnę, was zdziwię w końcu i może przez to, że będą krótsze, to może będzie ich więcej, bo one, mam bardzo cienkie i kruche włosy i one, nie mam ich dużo, natomiast Iwona 16 lipca najpierw pojechała zrobić sobie włosy, a potem pojechała na turniej siatkówki w Gdańsku. I teraz wiecie, jak tak mówię do kamery, to boję się, że w tych wszystkich informacjach tego tak łatwo nie znajdę, ale przeczytam, a to jest turniej piłki plażowej w Gdańsku Stogach. I teraz tak, co jest bardzo ważne. Był tam na tym turnieju właśnie owy policjant, z którym Iwona się spotykała. I tu jest nawet napisane, że był to Marcin O., policjant, z którym Iwona spotykała się od czasu do czasu. Czyli rozumiecie, Iwona 16 lipca, przed tym jak poszła na imprezę z Adrią, z Pawłem, Markiem i Adrianem do Sopotu, ona wcześniej poszła na turniej siatkówki plażowej, gdzie spotkała się z chłopakami z Przymorza, gdzie między innymi był owy policjant z prewencji, który się nazywa Marcin i jest podany tylko Marcin O. Był na tym również turnieju siatkówki jeden z innych jej kolegów i za chwilę na urodzinach między innymi chłopak, którego Iwona w nocy... A! Na tych urodzinach, bo teraz wracamy do urodzin Krzysztofa, który oczywiście Iwonę zaprosił, ale Iwona nie przyszła, napisała mu, że nie będzie, złożyła mu życzenia, on nie był smutny z tego powodu. Krzysztof R.,
To jest też osoba, ale to za chwilę wrócę do pytań, do której Iwona zadzwoniła jako do pierwszej, kiedy została pobita tydzień wcześniej. Ale wracam tutaj do ważnego zdania. Przeczytam wam tylko jeden akapit z książki Janusza Szostaka. Co się stało z Iwoną Wieczorek? Na urodzinach był między innymi chłopak, którego Iwona poznała w nocy z 10 na 11 lipca 2010 roku, czyli wtedy, kiedy została pobita. Miało to miejsce właśnie w klubie Banana Beach. Co prawda wymienili się wówczas numerami telefonów i kontaktowali się ze sobą, jednak do spotkania nie doszło. Chłopak ten po raz ostatni widział Iwonę 16 lipca w czasie turnieju piłki plażowej w Gdańsku-Stogach, ale nie rozmawiał, jak zeznał, z 19-latką, tylko ją tam widział. Po zawodach wybrał się do klubu Banana Beach, gdzie przebywał do 4 rano. Zatrzymajmy się na moment, bo to też jest, teraz dojdziemy jeszcze do tego policjanta. Zatrzymajmy się na moment przy turnieju siatkówki plażowej. Jak się okazuje, brali w nim udział znani im ojgu bracia. Jednym z nich był Marcin O., czyli właśnie ten policjant, z którym Iwona spotykała się od czasu do czasu. Czyli Marcin O., policjant z prewencji, z którym spotykała się Iwona, to był jeden z braci, z chłopaków z Przymorza. Więc teraz wracam do tych pytań, bo już rozumiecie, że to jest ważne środowisko, w którym panuje zmowa milczenia. Więc teraz już tylko odpowiem na te pytania i skończę film. A pytań jest 6, więc mam nadzieję, że będzie mi szybko to pójdzie. Więc kim są chłopaki z Przymorza? Właśnie wam odpowiedziałam na to pytanie. Zadałam też konkretne pytania. Dlaczego Patryk, były chłopak Iwony Wieczorek, który jest podejrzewany, że może mieć udział w zaginięciu Iwony Wieczorek, albo przynajmniej wie, co mogło się stać z Iwoną Wieczorek, przeprowadził się właśnie tam, kiedy Iwona już dorastała, właściwie w tym, nie wiem jak długo oni ze sobą byli, może napiszcie mi w komentarzu. W każdym razie wiemy, że Patryk wcześniej mieszkał w Gdyni i nagle stał się chłopakiem z Przymorza, czyli zamieszkał blisko Iwony Wieczorek. Jakie są relacje tych osób z Patrykiem G? No właśnie odpowiedziałam, że dość intrygujące, skoro Patryk G nagle się tam przeprowadził i stał się sąsiadem Iwony i przesiadywał czasami do 6 rano na ławkach w parku Regana. Czy tydzień później, podczas feralnego poranka, któraś z tych osób kontaktowała się z Patrykiem G? Tak, oczywiście. Jak wiemy, blingi to pokazują, że wielu z nich dzwoniło do Patryka, dzięki temu wiemy, gdzie się znajdował. Między innymi obszar Emilii Plater jest dla mnie podejrzany. Myślę, że ktoś tam mieszkał, Emilii Plater 22, tam któryś z nich mieszkał. Oczywiście kontaktowali się z nim liczne osoby. Dzwoniły do niego, był między Gdańskiem, Wrzeszczem, a Przymorzem. Czy osoby te tydzień później pojawiły się na trasie Iwony? Tak, dlatego że wiemy, że poszły do Banana Beach i wracały o 4 nad ranem. Jak już wiemy to z książki i z akt sprawy. A w tym samym czasie Iwona wracała na piechotę tą samą trasą, bo żeby do Przymorza, czyli do, no to nie tylko do jej osiedla, ale do całego tego obszaru za parkiem Regana, bardziej na zachód i na południe, tam mieszkało bardzo dużo z tych osób i wszystkie te osoby z Banana Beach, a wiemy, że impreza urodzinowa przeniosła się do Banana Beach. O 4 nad ranem wracały do domów, czyli przez park Regana. I wiemy, że były na jej trasie, ale czy się z nią spotkały, tego nie wiemy.
Najprawdopodobniej i to skończyło się dla Iwony tragicznie. Okej, i to było już prawie ostatnie pytanie. Czy Iwona kiedykolwiek kontaktowała się z którymś z tych chłopaków, czy znała ich? Miała ich zapisanych w telefonie. Tak, miała ich wszystkich właściwie. I co ciekawe, kiedy została uderzona, to najpierw nie zadzwoniła do Patryka, do swojego chłopaka, ale właśnie do Krzysztofa, który miał urodziny w Parku Regana. Przed dzień jej zaginięcia, czyli 16. A dzwoniła do niego tydzień wcześniej, w nocy z 10 na 11. Czy Kasia P. ukrywa wiedzę tożsamości tych osób? Czy możliwe jest, że nie pamięta, kto tam był? Znamy treść rozmowy Iwony z Patrykiem po tym incydencie, jak mu się poskarżyła. Skąd znamy dokładnie jej słowa? Od Patryka, czy może od Kasi? Czy Iwona w momencie telefonowania do Patryka była wciąż w towarzystwie Kasi? Jeśli tak, to niemożliwym jest, aby Kasia nie znała tych osób choćby z widzenia. No widzicie, jakie precyzyjne pytania? Wiemy to tylko z zeznań Patryka, dlatego że ona do niego dzwoniła, a niestety rozmowy telefoniczne nie zapisują się tak automatycznie, tylko SMS-y możemy odczytać. No i Patryk powiedział, że ona zadzwoniła i powiedziała, że jej koledzy ją pobili. Na czym on jej tylko odpowiedział, że gdyby się nie szlajały, to by nie dostała. A Kasia zeznawała, że to było coś przypadkowego, że się wdała, że chciała rozłączyć chłopaków, kiedy wracały z Banana Beach po drodze. No i dostała przypadkowo przez to, że próbowała ich tak na poważnie. Kiedy oni na poważnie się bili, to ona na poważnie chciała ich rozdzielić, więc dostała. No i zadzwoniła do Krzysztofa. I to jest bardzo ważne pytanie. Dlaczego Krzysztof nie zeznaje? Przecież to Krzysztof powinien wiedzieć, tak? To Krzysztof powinien wiedzieć nawet, a nie Kasia, bo nie wiadomo, czy ona może Iwona już wracała do domu. Na pewno była wtedy z Kasią, bo gdyby była w domu, to by raczej nie dzwoniła już do Patryka. Wydaje mi się nawet, że skoro kiedy dzwoniła do Patryka, to była w obrębie zasięgu Emilii Platter 22. Jeżeli chcecie zrozumieć te miejsca, w których Iwona kontaktowała się tydzień wcześniej i dzień swojego zaginięcia ze znajomymi, to tutaj podłączam ten filmik o billingach. On jest bardzo ważny. I zrozumiecie, gdzie Iwona mniej więcej była, kiedy dzwoniła i najprawdopodobniej była wtedy jeszcze z Kasią. I dlatego na przykład Marek Siewert podejrzewa, że Katarzyna to jest bardzo ważna osoba w tym środowisku przymorskim, chłopaków z Przymorza, to tak my to nazywamy, chłopaki z Przymorza. Natomiast myślę, że to była w ogóle paczka z Przymorza. I że ona tak właśnie nie chce mówić, tak? Bo przez to, że była taką łączniczką pomiędzy wszystkimi, no bo dlaczego Paweł rano dzwoni prosto do Kasi, szukając Iwony, i to Kasia od razu dzwoni do mamy, do domu Iwony, pytając się, czy jest w domu. Wiecie, nie zadzwonił nawet, może dzwonił do Adri, może już miała wyłączoną komórkę, natomiast to Kasia była tą osobą, która wszystkich znała i wszystko wiedziała i wszystkich ze sobą łączyła, że jak o kogoś zapytać, to ona wszystko wie. I Marek Siewert mówił, że ona była tą osobą taką najistotniejszą, że ona wszystkich znała i wszystkich ze sobą łączyła i wszystko wiedziała tak naprawdę. I że tą osobę trzeba by było tak przydusić, potrząsnąć i żeby ona wypluła z siebie te wszystkie informacje, co wie. Natomiast nie chce mówić. A czemu nie chce mówić? No to już wam mówiłam na początku mojego filmu, bo panuje zmowa milczenia. I jeżeli nie zostanie ta zmowa milczenia rozwiązana, to niestety tak samo, tak jak ta sprawa na terenie Łodzi,
gdzie zostało zamordowanych aż 7 mężczyzn i jest to największa niewyjaśniona seria morderstw z historii polskiej kryminalistyki i przeszła do historii. Tak właśnie sprawa Iwony Wieczorek może przejść do historii jako najbardziej słynna, nierozwiązana sprawa w historii kryminalistyki, tylko że ta sprawa może przejść do historii dlatego, że policja naprawdę zaniedbała tutaj sprawę, bo całą tą paczką z Przymorza zaczęła się interesować niestety dopiero po 2 tygodniach, a trzeba było się trochę wcześniej zacząć interesować, a wcześniej Rutkowski, wiecie, pojechał do Sopotu, tam pierwsze nagranie, potem drugie, pan z ręcznikiem i to wszystko zajęło 2 tygodnie, zanim tak naprawdę dotarto do Patryka tak prawdziwie, tak? Więc okazuje się, że wracamy do tego Przymorza, bo oczywiście prawdopodobnie to tam coś się wydarzyło. I kolejne pytanie, bo nie wiem, czy odpowiedziałam do końca. No, chyba tak. Czy którakolwiek z osób z ekipy, w cudzysłowie chłopaki z Przymorza, była w konflikcie z Iwoną? Ja myślę, że mogła być o tyle w konflikcie, że dzwoniła i mówiła, że ci i ci mnie pobili, a oni może nie poczuwali się do tego, że ją pobili, bo została uderzona przez przypadek. Czyli załóżmy hipotetycznie, że byli to Paweł S. i Paweł J., znajomi Patryka, którzy siedzieli z nim w parku Regana w czasie przejścia Iwony Wieczorek 17 lipca o godzinie 4:16 tam z minutami, tam 20, jeżeli siedzieli przy wejściu 58. I Iwona widzi ich. I siedzi Patryk, Paweł J i Paweł S. I to właśnie tych dwóch kolesi się biło ze sobą. No i a ona dzwoniła tydzień wcześniej, tak, do Patryka, mówiąc, że oni ją pobili. No to już jest konflikt, tak? No bo jak? No mówisz, Iwona, co to? Mówisz, że oni cię pobili. A oni mówią, że cię nie pobili. No to a Iwona wściekła już od 2 godzin, no to wiecie, no konflikt mógł się pojawić. Więc rzeczywiście, jeżeli oni ją uderzyli przez przypadek, a ona się skarżyła, że oni ją pobili, no to konflikt murowany. Czy ktoś mógł chcieć się na niej odegrać, zemścić się za interwencję tydzień przed zaginięciem jej? No właśnie odpowiedziałam na to pytanie. No jeżeli czuli się pokrzywdzeni, że to nie była jej sprawa, się wtrąca, ktoś uderzył ją przez przypadek, a ona oskarża publicznie, no bo jak wiemy też dzwoniła do Krzysztofa. Krzysztof to też była jakaś chyba ważna osoba, że tylko poinformował, że będzie miał urodziny i przyszło aż 17 osób, a w tym jacyś ludzie w ogóle z Norwegii. No w każdym razie może być tak, że czuli się pokrzywdzeni, że ona opowiada o tym, że oni ją pobili, a sytuacja była tylko taka, że uderzona została przez przypadek. Czy 17 lipca Iwona mogła natrafić na jedną z tych osób i doszło do konfrontacji? No to właśnie odpowiedziałam, że tak. Według informacji analityka Siewerta, trasa Iwony z 10 na i 17 lipca była identyczna. No nie tyle identyczna, co w obrębie tych samych przekaźników, tak, telefonii komórkowej. A jak wiemy, to nie jest takie oczywiste, którędy Iwona rzeczywiście przechodziła. Więc tyle. No i kończę, bo myślę, że się wypowiedziałam. Na koniec wam tylko powiem jeszcze dzisiejsze takie moje przemyślenie, może głupie, może nie, ale wiecie, ja byłam w zakonie i też dostałam od was takie info, że Patryk miał aż 2 dni na to, żeby ukryć ciało Iwony Wieczorek, a ja z książki, z dokumentów wiem, że on może się pojawił po 2 czy 3 dniach, czy nawet 4, ale tak naprawdę to miał 2 tygodnie na ukrycie ciała Iwony Wieczorek. I tak mi się przypomniała taka historia z zakonu, to na koniec wam opowiem, że ja często byłam w pracy, po prostu w ogrodzie. I ta praca w ogrodzie nie należała do moich najlepszych prac.
Ja lubiłam gotować, teraz gotuję, ale no, ustawiłam na 120 stopni, więc te gołąbki sobie mogą tam stać. Może na koniec wam pokażę, żebyście mi uwierzyli, że naprawdę robię gołąbki. I chodzi o to, że wielokrotnie, bo już miałam to doświadczenie, siostra, która była odpowiedzialna za ogród, zlecała mi pracę, bo to nie przełożona ani nie mistrzyni nowicjatu zleca pracę, tylko siostry, które mają określone funkcje, na przykład, że siostra prowizorka zleca ugotowanie obiadu, a nie matka przełożona. Matka przełożona ma wgląd w jadłospis, ale to prowizorka, która się zna na to, na tym, żeby się nic nie marnowało, żeby przeterminowanych rzeczy nie trzeba było jeść, tylko żeby to jakoś spożyć wszystko w terminie i żeby się wszystko nie powtarzało, żeby było jakiekolwiek urozmaicenie naszych posiłków, to nie matka przełożona decyduje. I tak samo o ogrodzie nie decyduje matka przełożona. Czyli na przykład jak siostra widzi, że trzeba przyciąć drzewka, trzeba przyciąć żywopłot, trzeba posadzić pietruszkę, czy co tam trzeba wybielić coś, czy zagrabić liście, no to siostra decyduje, co na ten moment trzeba zrobić i jaka siostra co będzie robić. I mi najczęściej dawała, słuchajcie, kopanie kompostu. Ale to nie była najgorsza praca, bo niektórym siostrom to w ogóle dawała przerzucanie kompostu. Nie wiem, jak wygląda teraz kompost, bo ja miałam kontakt z kompostem, jak byłam małym dzieckiem i widziałam, że to rzeczywiście jest tak, że się zrzuca tam obierki, takie wiecie, resztki jedzenia, a po pół roku trzeba je przerzucić i one potem po pół roku kolejnym zamieniają się w ziemię. Teraz może są jakieś specjalne kompostowniki, może to inaczej wygląda, ale my robiłyśmy to w zakonie w moich czasach, kiedy ja byłam jeszcze po staremu. I ja szłam do ogrodu, a siostra mi mówiła, proszę wykopać w tym miejscu dół na kompostownik. Bo miałyśmy dwa kompostowniki. Jeden był z trawy i ta trawa bardziej polegała na przysypywaniu pewnych roślin, żeby nie zamarzły na zimę. A był taki prawdziwy kompostownik, gdzie rzeczywiście robiłyśmy dobrą ziemię. I chodziło o to, że trzeba najczęściej było wykopać dół 2 metry na 2 metry, tak, 2 metry, 2 metry i 2 metry. I to ja robiłam. I najczęściej miałam do tego 3 godziny pracy. I wiecie już, o czym ja mówię, bo ludzie mówią, że ukrycie ciała człowieka to nie wiadomo czego wymaga. A ja miałam pracę od 9 do 12 i kopałam dół w tym czasie 2 metry, na 2 metry, na 2 metry. Ja nic innego nie mogłam w tym czasie robić. Pamiętam, że na końcu to się w ogóle z tego dołu ciężko mi było wydostać, że tak kopałam ten dół, że miałam takie schodki porobione, nie? No bo tą ziemię trzeba było wydostać jakoś z łopatą. To ja po prostu robiłam tak, że tu kopałam dół, miałam takie 3 stopnie, żeby wydostać tą ziemię. I w ciągu 3 godzin byłam w stanie wykopać dół 2 metry na 2 metry w dół również na 2 metry, tak? Na końcu było mi ciężko wiedzieć, ale pamiętam, że kiedyś do mnie siostra zadzwoniła, bo jak dzwoni do ciebie rodzina, no to wtedy dostaniesz swój dzwonek i pobiegłam kiedyś i do niej mówię, a przepraszam ciebie, że tak długo mnie nie było, bo czekała przy telefonie, bo kopię dół w ogrodzie, do niej mówię, a ona do mnie, a co, chcesz, robisz podkop, uciekasz, bo ona nie chciała, żebym tam była i ze śmiechu mi tak powiedziała, zaczęłam się śmiać i mówię, nie, kompost kopię, nie? Ale wiecie, takie drobne doświadczenie życiowe pokazuje mi, że wykopać dół 2 metry na 2 metry, a nawet na 2 metry głębokości, to zajmuje 3 godziny czasu. Ja się śpieszyłam, bo ja miałam na to 3 godziny czasu, ja się śpieszyłam. A ile adrenaliny mają 3 facetów, załóżmy, jeżeli to było 3 facetów, czy tam 2, rosłych facetów, a ja byłam w habicie. Ja byłam w habicie, czyli w długiej sukni, takiej sutannie, tak? Więc jak najbardziej 2 godziny dla 2 mężczyzn to jest nad to, żeby wykopać taki dół. Naprawdę. Uwierzcie mi, to jest moje doświadczenie. Bóg mi świadkiem, że kopałam taki dół, będąc w zakonie i zajmowało mi to od godziny 9, bo kończyłyśmy śniadanie. Było między 8 a 9, w zależności od jak ksiądz miał długie kazanie,
No i między 9 na 12 trzeba było pojawić się w chórze na Anioł Pański i w tym czasie byłam w stanie wykopać ten dół. A wy mi piszecie, że Patryk nie miałby czasu, że w ogóle, że to nie wiadomo, jakie to musiało być zgromadzenie, jacy to musieli być wielcy ludzie, sławni, bogaci, żeby to ciało tak szybko zutylizować. A co to jest wykopać dół i w walizce, czy nawet bez, czy w jakichś workach zakryć tam ciało? Dla mnie 3 godziny czasu z mojego własnego doświadczenia. I na tym kończę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dalej będę kontynuować. Oczywiście o śmierciarce Wam też nagram, bo to ciągle ten temat drąży. Ktoś tam w to uwierzył, że jest to możliwe. To zagłębię się w ten temat również. Więc jeżeli Cię to interesuje, polub mój kanał, zasubskrybuj, proszę. Bo to jakoś jednak daje mi pozytyw do tworzenia. Pomimo wszystko, pomimo, że jest to tak mało profesjonalne i że jestem tak no, mimo wszystko zajęta i to nie jest tak naprawdę moja praca, tylko takie dodatkowe moje hobby. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za wysłuchanie mnie i do usłyszenia. Pa. No zapomniałam Wam pokazać moje gołąbki, ale tylko tak Wam je pokażę. O, cudownie, tylko zrobię sos. Już będę za chwilę podawać. No po prostu na koniec sobie przypomniałam, że nie wyjęłam nawet tych gołąbków. Pozdrawiam Was jeszcze raz. I może powinnam nagrać też film o gotowaniu, więc może następnym razem, bo mam świetny pomysł.